Dzień dobry. Szczęść Boże. Nie powiem wam, jak się nazywam, bo nie ma to znaczenia. Nie zamierzam tutaj robić kariery, nie o to mi chodzi. Jestem zwykłą 17-latką. Mieszkam, uczę się, żyję na prowincji, tak? Chcę tylko powiedzieć kilka słów do moich rówieśników. Przede wszystkim do tych, którzy zatkali sobie łby wariactwami o tym, że mogą sobie wybrać płeć, że związki jednopłciowe mogą być rodziną. Że aborcja to likwidacja przypadkowego problemu. Że dwutlenek węgla nas pozabija. Że krowy to jedna ofiara gwałtu. Że kościół to organizacja nazistowska. I tak dalej. Te wasze chore poglądy, bo one są chore, co do tego nie mam wątpliwości, wynikają z tego, że jako dzieciaki, którymi nie przekazano wartości wyższych i szacunku do tych wartości, łykacie jak pelikany propagandę, która pozwala wam na olanie dyscypliny, na hedonizm, czyli rób ta co chce, ta bez konsekwencji, na zatarcie granic pomiędzy dobrem a złem. Najwidoczniej wasi rodzice i nauczyciele nie zadali sobie trudu, żeby nauczyć was podstawowych pojęć, z których wynika, jak bardzo zło jest to, co robicie. Jak ważny jest szacunek do innych ludzi, dla innych prądów myślowych, dla naturalnej kolei życia. Dla tradycji. Nie nauczono was nawet historii, z której wynika jasno, dokąd prowadzą takie wygłupy, jak te w waszym wykonaniu. A tak naprawdę jesteście rozwydrzonymi, rozpieszczonymi w beztrasowym wychowaniu dzieciakami, mającymi gówniane pojęcie o życiu. Gówniane pojęcie o obowiązkach. Tak to niestety bywa, gdy słucha się tych debilnych występów Grety Thunberg. Tej zręcznie manipulowanej manipulatorki, idealne określenie, która stara się wmówić wszystkim, że węgiel nas pozabija, że wszyscy kradną jej dzieciństwo, biedactwo. Natomiast jak wychodzi na jaw jej kłamstwo, bądź liczne kłamstwa, to was dopada nagła głuchota. Cenicie sobie bardzo wygłupy pani doktor Spurek, która pierdzieli o rzekomych gwałtach na krowach albo o ponurym losie ryb. A was nie stać na to, by przyłożyć do tych bredni odrobinę logiki. Bo wtedy okazałoby się, że z pani Spurek taki doktor, jak z Koli do Potrąba. Wielbicie pana Biedronia, który wołał miłość, a sam leje swoją własną mamę. To ten sam Biedroń, który w Unii Europejskiej gada tylko o tym, jak bardzo nie znosi swojego kraju rodzinnego. Oklaskujecie panią poseł Jachirę. A nie zauważacie, że jej poziom intelektualny jest niższy od waszego. Zachwycacie się Olgą Tokarczuk, która jest tak na dobrą sprawę plagiatorką i grafomanką. Próbuję wmówić wszystkim, że Polacy to banda morderców i ciemiężycieli. Pewnie dlatego chce na nas zrzucić mnóstwo muzułmanów. Wracając do was. Przeklinacie na kościół. Przeklinacie to, co obecność w kościele ze sobą niesie. Gardzicie wiarą. Sracie na tradycję. A ja wiem dlaczego. Dlatego, że kościół to trudny obowiązek. To życie w samodyscyplinie. To przejmowanie się losem innych ludzi. To odpowiedzialność. Czyli wszystko to, co macie serdecznie w dupie. Bo przeszkadza to wam w waszej wolności, w której zapominacie, że ona też ma swoje granice. Pieprzycie o potrzeby tolerancji, przy czym ta wasza tolerancja jest bardzo nietolerancyjna wobec wszystkiego tego, co nie jest zgodne z waszymi chorymi poglądami. Wyzywacie patriotów od nazistów, zapominając o tym, że ich tradycje to także wasi przodkowie, którzy za ten kraj umierali. Przykre to wszystko. Ja chcę wam powiedzieć, że to, co robicie, obróci się przeciwko wam. Bo wasze wygłupy prowadzą do powstania systemu, który zniewoli was samych.
W tym systemie wasze dzieci będą mogły was pozabijać, bo opieka nad wami zaburzy ich wolność. Stanie się dla nich po prostu problemem. W tym systemie będziecie trzepać portkami ze strachu, bo przecież żadne z zasad moralnych nie będą istnieć. Walczycie o coś, czego skutków nie jesteście w stanie przewidzieć. A jeśli zastanawiacie się, dlaczego to mówię, to chcę wam tylko powiedzieć, że ja jestem tylko córką i siostrą. Mam obowiązki rodzinne. Jestem uczennicą. Więc mam obowiązki wobec mojego wykształcenia. Jestem katoliczką. Więc mam jasne zasady moralne i obowiązek do obrony mojego kościoła. No i jestem Polką. Przez co mam polski obowiązek. A teraz żegnam.